Mărnime și. A povoli, vești și te Dziękuję Ci, dziadku, Kłody, dziękuję Ci.
tydzień i... Człowiek żyje 40 lat, bo teraz jak kopca to papierosy katolicy. Na raka umiera. On tu o dziadkach gada. Głupoty jakieś. Tak oczekuję od państwa, że... Człowiek nie dożyje żadnego dziadka. Czy to na półkach sklepu, umiera. Do jedzenia, czy to też w postaci dziecko, rodzi się dziecko z rakiem. Czasami podpowie, on szuka dziadka. Że na coś jednak powinno się uważać. I dziadka, i dziadka. Ja myślę, że tutaj... Podejrzewam, że chodzi, że to była wypowiedź w nie tym duchu, oczywiście zgadzam się, nie ma co oczekiwać. Ludzie co człowiek dzieje, to podejmują decyzję we własnej woli, powinny brać za nie odpowiedzialność, ale gdzieś tam, gdzie jakieś zjawisko narasta, jego skala narasta i być może może być niebezpieczna z punktu widzenia takiego prostego konsumenta, państwo powinno przynajmniej od strony informacyjnej wkroczyć po to, żeby to ryzyko ograniczyć. No tak, ale ja chcę powiedzieć, ma się to na przykład do dopuszczenia na polski rynek produktu, który ma znamiona wyłudzenia pieniędzy, jakim są polisolokaty. Dopiero po... Polisolokaty to absolutny skandal. Tu no właśnie, nie znajdzie pan obrońcy we mnie. Autoryzowany produkt przez instytucje dopuszczające produkty, o instytucje rządowe dopuszczające tego typu sytuacje i nagle mamy... Także nie wierzmy w nadzwyczajną moc instytucji państwowych, skoro miało miejsce wcześniej polisolokaty. Przepraszam, to jest tak jak stwierdzenie, że nie ma sensu rejestracja leków, bo kiedyś dopuszczono do, w Stanach lek, który, po którym tak dzieci rodziły się ciężko chore w czasie, nie wiem, jak się ten lek nazywał, tak? Znaczy, wszystkie instytucje popełniają błędy i to nie jest dowód na to, że nie powinny istnieć, naprawdę. Nie, ale nie o to chodzi, tylko że wiara, że właśnie regulacja rynku zapobiegnie, mimo mamy, że mamy jeden z bardziej regulowanych rynków, dochodzi do sytuacji, w której jednak dopuszcza się i trwa to taka sytuacja przez lata, kiedy miliony obywateli, bo to o ile kryptowaluty naprawdę są przedmiotem zainteresowania bardzo wąskiej grupy póki co, to polisolokaty stały się produktem powszechnym. Przez tamten lek urodziło się w Stanach mnóstwo kalekich dzieci naprawdę. I też nie jest to dowód na to, że nie należy teraz dalej kontrolować rynku leków. No, to panowie, 3 minuty pozostały nam do końca naszej dzisiejszej audycji i Sejm uchwalił prawo przedsiębiorców, czyli najważniejszą ustawę z pakietu konstytucji biznesu, czyli wielka reforma staje się de facto prawdą. Jeżeli to są tylko ułatwienia tak zwane, to niestety nie będzie zmiany jakościowej, bo jak popatrzymy na ten czas, który pan premier Morawiecki wcześniej jako wicepremier prezentował, to w Polsce ten czas na tak zwane poddaństwo biurokratyczne jest ciągle bardzo długi. To niestety nie przyniesie zmiany tak radykalnej, jakby polscy przedsiębiorcy oczekiwali. Regulacja potrzebna, natomiast ja bardzo dużo zależy od tego, jak ona zostanie zaimplementowana w praktyce. To też zależy od urzędników, od ich nastawienia, od ich kompetencji. Ja ostatnio byłem na takim niedużym spotkaniu, pasjonującym, naprawdę niesamowicie ciekawym, z ministrem Gruzą, dotyczącym podatków. I on na tym spotkaniu zwraca uwagę na wiele takich aspektów, które na co dzień o nich sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, czyli jakby wydolności aparatu skarbowego do współczesnych wyzwań i działań. I myślę, że tutaj też jest podobne wyzwanie, czyli jedna rzecz to jest regulacja, druga zaimplementowanie jej, na pewno uproszczenia. Może nie ma żadnych dziadków. Zmiany są. Co za temat? Dziady katolickie o jakich dziadkach gadają. No, państwo zobaczą. To się udało, młodzi ludzie żółte pazury mają, nie dość, że są za okrąglone te szpony, to te palce są żółte od palenia papierosów. Od tego jest rak. Od tego jest śmierć. A on jeszcze dziadka to szuka. Ważne jest, tak naprawdę najważniejsze jest to, jak stosujemy. Że on będzie żyć. Filozofię wobec przedsiębiorstw mają urzędnicy i to, że oni mają filozofię często opresyjną wobec przedsiębiorców, nie zawsze naprawdę jest ich taką czystą winą. Znaczy, proszę pamiętać, że paradygmatem działania urzędnika jest to, czy on potem będzie przez kontrolę swoją pociągnięty do odpowiedzialności, czy nie. Znaczy, bezpiecznie jest na coś nie pozwolić, bezpiecznie jest podjąć decyzję, która nie naraża skarbu państwa lub państwa na straty, niż zaryzykować i w duchu wolnej gospodarczej coś pozwolić, na coś pozwolić, prawda, lub z czegoś zwolnić. To jest ten podstawowy problem. Znaczy, musimy zmienić po prostu podejście urzędników, a żeby zmienić podejście urzędników, musimy zmienić podejście kontrolujących tych urzędników. I jeżeli to... I to tutaj przy tych samych zapisach prawnych może mieć totalnie dwa różne światy. Znaczy, ja naprawdę doradzałem wiele lat na wschodzie
Europy i te same zapisy prawne kopiowane nieraz z Niemiec czy ze Stanów, tam były to zwane kompletnie inaczej, po prostu mamy inną kulturę, inne podejście i inną też świadomość. I trzeba musimy sobie z tego tej sprawy, to jest clue, a nie w zapisach też oczywiście. Tutaj stawiamy kropkę, bo nasz czas dobiega końca. Mateusz Wolewski, starszy ekonomista firmy doradczej PwC, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha i Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych Banku PKO BP. Byli gośćmi dzisiejszych Rządów Pieniądza. Panowie, bardzo dziękuję. Ja także dziękuję. Boże Brzeźniewski. Do usłyszenia. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się godzina druga. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy Komisja Europejska była celowo wprowadzana w błąd w kwestiach dotyczących reform wymiaru sądownictwa w Polsce. Prezydent z przywódcami Litwy i Ukrainy wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas 48. Światowego Forum Gospodarczego w Davos. Podczas dyskusji polski prezydent określił relacje Polski z Komisją jako kryzys dotykający Unię Europejską. To jest kryzys, nie tak wielki jak ten związany z Brexitem, jednak kryzys, który dotknął Unię. Uważam, że Komisja Europejska była wprowadzona w błąd przez obecną polską opozycję. Panel dotyczył współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej i przyszłości wspólnoty. Donald Trump zachęcał uczestników Światowego Forum Ekonomicznego do współpracy. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych wykazywał, że współdziałanie dla dobra wszystkich przekłada się na rozwój gospodarczy, a także społeczny. Przypominając decydentom zgromadzonym w Davos, że dysponują mocą zmieniania serc losów narodów i krajów, zachęcał, aby wykorzystali swoją władzę, zasoby i możliwości nie dla siebie, ale dla ludzi. Zmniejszyć ich obciążenia, wzbudzić nadzieję i umożliwić realizację marzeń, chronić ich rodziny, społeczności, a także ich przyszłość. To robimy w Ameryce z doskonałymi wynikami. To z tego powodu zalewają nas inwestycje i rozkręcane są nowe przedsięwzięcia. Stopa bezrobocia jest najniższa od wielu dekad, a przyszłość Ameryki nigdy nie była jaśniejsza. Przywódca USA mówił, że zawsze będzie stawiał Amerykę na pierwszym miejscu, ale to nie oznacza Ameryki działającej w pojedynkę. Zapewnił, że jego administracja wspiera międzynarodowy system wolnego handlu. Zaznaczył jednak, że warunkiem wolnego handlu jest uczciwość i wzajemność partnerów. Stany Zjednoczone nie będą więcej przymykać oczu na nieuczciwe praktyki gospodarcze, w tym masową kradzież własności intelektualnej, dotowanie przedsiębiorstw i planowanie gospodarki przez państwo. Te i pokrewne drapieżne zachowania niszczą globalny rynek, szkodzą przedsiębiorstwom i pracownikom nie tylko w USA, ale na całym świecie. Wizyta w Davos urzędującego amerykańskiego przywódcy była pierwszą od 18 lat. Jako ostatni gościł tam w 2000 roku Bill Clinton. Jest kolejny pomysł dotyczący pracy w niedzielę. NSZZ Solidarność chce, by wolne dni dotyczyły nie tylko handlu, ale także innych zawodów. Przewodniczący Związku Piotr Duda deklaruje pracę nad tym pomysłem. Nie zapominamy także o innych grupach zawodowych. Będziemy robić przegląd rozdziału 7 kodeksu pracy, który mówi o, że niedziela i święta są dniami wolnymi od pracy, ale jest katalog wyłączeń i uważamy, że ten katalog jest nadużywany przez pracodawców i nad tym będziemy pracować. O jakie konkretnie grupy zawodowe chodzi, tego na razie jednak nie wiadomo. Ale jak mówi Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości, on sam jest ciekaw wniosków i uzasadnienia tego pomysłu. Z całą pewnością te grupy zawodowe, tak jak służby publiczne, straż, pogotowie, muszą pracować w niedzielę. Natomiast są takie zawody, dla których niedzielna praca nie jest koniecznością i z całą pewnością tutaj pewne obostrzenia byłyby celowe z taką intencją, co do zasady się zgadza. Tymczasem na podpis prezydenta wciąż czeka ustawa ograniczająca handel w niedzielę. Według przepisów od marca sklepy będą czynne w dwie niedziele miesiąca, od 2019 roku w jedną, a od 2020 będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku.
Brytyjska policja zatrzymała 12 polskich obywateli podejrzanych o zmuszanie do niewolnictwa swoich rodaków. Wykorzystywanych w ten sposób miało być 5 osób. Na razie ludzie ci wyszli za kaucją. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wykorzystywanie ludzi jest niedopuszczalne. Nie będziemy się wahać, by je ukrócić. Czytamy w oświadczeniu policji. Do aresztowań doszło w Huntsville w okolicach Birmingham. 12 ludzi, 8 mężczyzn i 4 kobiety zostało zatrzymanych podczas policyjnego nalotu. Wiek zatrzymanych to od 18 do 60 lat. Mieli oni sprowadzać swych rodaków do pracy na wyspach, a następnie siłą pozbawiać ich części zarobków. Ofiary pracowały w firmach budowlanych i zajmujących się przetwórstwem odpadów. Oficjalne statystyki mówią o ponad 150 polskich ofiarach współczesnego niewolnictwa na wyspach w zeszłym roku. Rzeczywista skala może być większa, bo to przestępstwo trudno wykrywalne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeszcze prognoza pogody. W całym kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, a na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 2 na naszej antenie wracamy do rozmowy dnia. Adrian Klarenbach i jego gość. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak to jest z tymi spółkami Skarbu Państwa? To znaczy? Jaka jest ich kondycja? Słyszymy, że doskonała, rewelacyjna. Zmieniliśmy podejście do spółek Skarbu Państwa. Zatrzymaliśmy bezmyślną, chaotyczną prywatyzację, wyprzedaż majątku narodowego, bo tak trzeba nazwać to, co robili ze spółkami Skarbu Państwa nasi poprzednicy. Zmieniliśmy menadżerów w spółkach Skarbu Państwa i nagle w wielu przypadkach stał się cud. No wie pan, ja od razu słyszę głosy opozycji, no powściągaliście swoich Misiewiczów. Nie tylko nasze flagowe spółki, takie jak Orlen, Lotos, PGNiG, biją historyczne rekordy, ale także te spółki, które za naszych poprzedników nie tylko szorowały brzuchem pod dnie, ale miały głowę głęboko pod wodą. To opozycja od razu twierdzi. Koniunktura. No, takiej koniunktury opozycja nigdy nie mogła wykazać. Naszej opozycji nie opłacały się polskie stocznie, nie opłacały się polskie kopalnie, nie opłacały się polskie linie lotnicze LOT. I w czasie, kiedy inni na świecie zarabiali, w tym przypadku na lataniu, LOT nie tylko notował historycznie najniższe wyniki, ale Donald Tusk, wyraźnie znudzony sytuacją LOT-u, mówił, że już ma dosyć dokładania do LOT-u i najlepiej to sprzedać za bezcen. No, mówił też wprost, że utrzymywanie samego logo się nie opłaca w żaden sposób. W związku z tym kilka danych, kilka faktów. Rok 2007, Prawo i Sprawiedliwość oddaje władzę na rzecz Platformy Obywatelskiej i LOT jest 72 miliony na plusie. Platforma wprowadza swoich menadżerów do spółki, spółka pikuje w dół, kilkaset milionów straty, kiepskie decyzje właścicielskie, chociażby na tak zwanych opcjach paliwowych. Następuje powolne rozprzedawanie aktywów spółki, rozczłonkowanie LOT-u i LOT jest na łopatkach. Przejęliśmy LOT od Platformy i od PSL-u w stanie dramatycznym. Dzisiaj spółka nie tylko ma bardzo dobrą tendencję, bo mówimy już o 2 latach. W rok 2016 ponad 300 milionów na plusie, a rok 2017 tylko z działalności podstawowej 283 miliony na plusie. I to są twarde wyniki LOT-u. PKP Intercity, rok 14, 15, kilkadziesiąt milionów minusu, rok 16, blisko 50 milionów na plusie, a tegoroczne wyniki jeszcze nie ogłoszone, już oficjalnie, ostatecznie, ale zapowiedziane, około 270 milionów na plusie. Przewozy regionalne, które zawsze były na minusie. No, zawsze do nich dokłada. Nagle okazało się, że mogą wypracowywać 50 milionów zysku. I przypominają mi się w takim wypadku zawsze słowa pani premier Beaty Szydło, a może wystarczy tylko nie kraść. No, to jest jedyna recepta i jedyny pomysł, czy też jedyna diagnoza tego stanu? To jest skrótowe podejście do takiego cudownej przemiany, do nagłych dodatnich wyników swoich Skarbu Państwa od momentu, kiedy pożegnali się ze spółkami Złoci Chłopcy z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u. Ale my zmieniliśmy model patrzenia na majątek narodowy. Podnieśliśmy wymagania względem menadżerów kierowanych do spółek Skarbu Państwa. Większe uprawnienia posiadają rady nadzorcze. Dziś właściciel pamięta o spółkę Skarbu Państwa. Dzisiaj menadżerowie, jeśli zaszłaby taka potrzeba, to mają przypominane, że nie są właścicielami spółek, są tylko ludźmi, którzy mają
budować długofalową wartość spółek, dbać o koszty, dbać o rozwój naszego majątku narodowego. I ja przypominam taką jedną liczbę. Rok 2010. Platforma PSL wyprzedają spółki Skarbu Państwa za ponad 22 miliardy złotych, czyli tyle, ile my w jednym roku przeznaczamy na program Rodzina 500+. Szara strefa w paliwach. Zamknęliśmy drzwi, którymi złodzieje okradali polskie państwo w sektorze paliw. I nagle okazało się, że w roku 2016 przeskok z lipca na sierpień sprzedaż oleju napędowego szybuje w górę o prawie 20%. Czy to znaczy, że mój samochód albo samochód pana redaktora nagle zaczął palić o 1/5 więcej? Nie. To znaczy, że to paliwo było w polskiej gospodarce, ale zamiast do polskiego budżetu zyski trafiały do ciemnych typów szarej strefy. Gdzie był sens i logika w wyprzedawaniu majątku narodowego polskich spółek w tym wypadku? To było zasypywanie doraźnych potrzeb budżetowych w tym czasie, kiedy brakowało w budżecie, kiedy była dziura Rostowskiego, kiedy była dziura Donalda Tuska. Wtedy nasi poprzednicy sprzedawali polskie spółki. Często w okresie dekoniunktury, kiedy nawet za akcje spółek nie można było uzyskać takich cen, jakie gospodarny, dobry właściciel mógł uzyskać. Gdy w tym samym czasie można było uderzyć po kieszeni gangsterów z mafii VAT-owskiej, co też zrobiliśmy skutecznie. W tym roku wzrost przychodów, jeszcze mówimy o 17 roku, wzrost przychodów do budżetu 30 miliardów złotych więcej. W roku 18, czyli bieżącym, tych przychodów możemy przynieść jeszcze 10 miliardów więcej. Zakładam, że nie jest to kreatywna księgowość. Absolutnie nie. To wystarczył szereg, kilka pakietów ustaw. Pakiet przewozowy, pakiet paliwowy, pakiety dotyczące uszczelnienia systemu VAT. Nagle okazuje się, że pieniądze do budżetu wpływają. Te pieniądze były wcześniej, tylko nasi poprzednicy bali się spojrzeć w stronę szarej strefy. Skupmy się na przykładzie tym PLK, bo nie każdy lata samolotami, prawda? No ale z kolei jednak korzysta większość społeczeństwa. Jak to jest, że nagle państwo przestało dopłacać do polskich linii kolejowych? PKP Intercity to zmiana podejścia, inne zarządzanie, spojrzenie właścicielskie i myślę, że no też kwestia przede wszystkim menedżerów, którzy trafiają do spółki Skarbu Państwa. No, domyślam się już tak trochę sarkastycznie, mówiąc, opozycja może powiedzieć, no tak, ale my kupiliśmy Pendolino i dzięki temu spółka dzisiaj zarabia. No, Też pamiętam, kiedy kupowaliśmy to Pendolino, to miało być wahadłowe, zdaje się, trzeba było wyginać na zakrętach, ale nie mamy zakrętu. Dużo znaków zapytania przy tej transakcji jest przede wszystkim to, dlaczego wagony podobnej jakości nie mogły zostać zamówione w polskich spółkach. I wtedy nie opłacał się polski przemysł. Zresztą dotykając spółek Skarbu Państwa, to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że przez lata, całe lata wmawiano Polakom, wbijano do głowy Polakom, że coś, co jest państwowe, coś, co jest w Skarbie Państwa, to ja od razu panu pozwolę. Nie może zarabiać. No i jest, jeżeli jest państwowe, znaczy się jest niczyje. Tak, nasi poprzednicy twierdzili, że najlepiej to sprzedać. Ale kto był nabywcą? Aktywa ciepłownicze, energetyczne, francuski EDF, rządowy EDF francuski, szwedzki Vattenfall, Orange, potrafią dobrze zarządzać swoim majątkiem, potrafią patrioci gospodarczy. W tym przypadku my mamy dobre wzory i nie musimy sprzedawać rządowym czy landowym, niemieckim, francuskim, szwedzkim spółkom naszego majątku narodowego. Bo jeszcze raz powtarzam, rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że polski majątek narodowy uczciwie i dobrze zarządzany może budować kapitał naszego pokolenia i przyszłych pokoleń. Bo co ciekawe, od dwóch lat z kawałkiem słyszymy, że jednak kapitał ma narodowość. Na całym świecie nie jest wyjątkiem i na całym świecie, także w Europie, trwa twarda, konkurencyjna walka zarówno między państwami, jak i międzynarodowym kapitałem. Nieprawdą jest, że kapitał nie ma narodowości. Nieprawdą jest, że niewidzialna ręka rynku zrobi swoje. Państwa walczą o poszerzenie swoich rynków, swoich wpływów, o wspieranie swoich firm. Walczą regulacjami, walczą dzięki polityce zagranicznej zorientowanej na wspieranie ekonomiczne swoich przedsiębiorstw.
I to samo robi dzisiaj Polska. To jest jeden z powodów atakowania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wygodniej mieć w centrum Europy 40-milionowy kraj, który będzie rynkiem zbytu i dostarczycielem taniej siły roboczej. Te czasy już się skończyły wraz z objęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednym z przykładów nie tylko odwrócenia wyników w spółkach Skarbu Państwa, ale sięgania wzrokiem dalej niż tylko bieżące wyniki jest powołanie przez pana premiera Polskiej Grupy Lotniczej, która dzięki której pod skrzydłami jednego podmiotu zostaną skupione spółki branżowe polskiego sektora lotniczego i zyski, które będą wynikały z wykorzystania Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale również naturalnego wzrostu rynku lotniczego, szczególnie w naszej części Europy, zyski zostaną w Polsce, nie będą wytransferowane za granicę. Teraz, o którym pan tyle mówi, lot, mu też sporo uwagi poświęcaliśmy. Nie dojrze, że jest operatorem narodowym polskim, to jeszcze wszedł na rynek węgierski, na rynek litewski. Wykorzystujemy nasze naturalne przewagi konkurencyjne, jakim jest położenie Polski w tej części Europy. LOT otworzył 46 nowych połączeń, w tym część tych połączeń to jest otwarcie na rynki azjatyckie, dalekowschodnie. Te połączenia mają dobre wypełnienie pasażerami, są konkurencyjne. Powracamy na rynek amerykański. Tak jak pan redaktor wspomniał, stajemy się przewoźnikiem nie tylko latającym z Polski, ale również z Budapesztu. Wiosną tego roku ruszą połączenia. LOT zaangażował się w estońskie linie w wysokości blisko 50%. I do tego równolegle w Polsce powstanie porównywalny z Gdynią międzywojenną Centralny Port Komunikacyjny, który sprawi, że Polska stanie się naturalnym liderem Europy Środkowo-Wschodniej w przewozach lotniczych i dzięki budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącymi mu szybkimi liniami kolejowymi, budową dróg ekspresowych, autostrad łączących największe polskie miasta z Centralnym Portem Komunikacyjnym, Polska zyska nowy system nerwowy, nowy system system łączeń połączonych. Dokładnie tak. Panie ministrze, repolonizacja, ona będzie postępowała, czy to jest już koniec? Dzięki działaniom polskiego rządu, dzięki rozważnym decyzjom biznesowym odkupione zostało Pekao S.A. od Włochów i dzisiaj polski sektor bankowy ma ponad 50% udziału kapitału narodowego. Odkupione zostały aktywa francuskiego rządowego EDF-u, ciepłownicze, elektrociepłownicze, elektrownie. Natomiast każda taka decyzja musi być poprzedzona dokładną analizą biznesową. Nie może dojść do sytuacji, w której ktoś na polskim skarbie, na polskim majątku narodowym zbije interes dwukrotnie. Czyli pierwszy raz, kiedy za bezcen kupował polską spółkę, polski bank, polską firmę w latach na przykład 90. i drugi raz, kiedy odsprzeda to przedsiębiorstwo polskiej spółce, polskiemu państwu w XXI wieku. Spółki strategiczne. Które te spółki? Określa to rozporządzenie do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. To jest 30 spółek o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To mamy taki obszar. Do tego spółki strategiczne to są spółki przesyłowe, w których prawa z akcji wykonuje pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury strategicznej, czyli pan minister Piotr Naimski. No mamy kilka innych spółek istotnych, które na tych listach się nie znalazły, ale również pełnią ważną rolę. To ostatnie komunikaty, nadzór nad spółkami strategicznymi, takimi jak PKO BP, Giełda Papierów Wartościowych, to wszystko przeszło pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. To jest kilka spółek, w których premier wykonuje akcje bezpośrednio. Może przypomnę, na czym polegała reforma wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 roku. Otóż zlikwidowane wtedy zostało Ministerstwo Skarbu Państwa. Wykonującym prawa z akcji i nadzorującym wykonanie praw z akcji jest prezes Rady Ministrów, natomiast premier deleguje uprawnienia względem poszczególnych spółek, czyli przydziela spółki ministrom zgodnie z profilem branżowym spółek. Natomiast niektóre spółki mogą być
bezpośrednio nadzorowane przez prezesa Rady Ministrów i dzisiaj mówimy o PKS-a, który jest już bezpośrednio pod premierem. PKO BP, mówimy o Giełdzie Papierów Wartościowych i przywołanej przeze mnie Polskiej Grupie Lotniczej. Minister Maciej Małecki, bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Przy mikrofonie Krzysztof Świątek i witam serdecznie gości. Anna Sarzyńska w polityce.pl i telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I Dariusz Grzędziński, Dziennik Fakt. Dzień dobry. Proszę państwa, kolejne spotkanie na szczycie polsko-amerykańskim. No można powiedzieć, że to jednak już wykracza poza taką serię spotkań czysto dyplomatycznych. To jest jednak chyba dużo więcej, dlatego że po spotkaniach w Stanach Zjednoczonych ministra Błaszczaka z generałem McMasterem w Białym Domu, po spotkaniach także na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, dzisiaj jednak spośród 70 głów państw prezydent Stanów Zjednoczonych znalazł czas na to, żeby to nie była długa wizyta, ale jednak żeby spotkać się i krótko porozmawiać z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Dziś wieczorem rozpoczyna się wizyta sekretarza stanu Rexa Tillersona i spotkania z prezydentem, premierem, być może prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Wymienia się agendę tych tematów, wśród nich oczywiście kwestie suwerenności gospodarczej Polski. Tutaj wcześniej także zapowiedź, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się budowie Nord Stream 2. To jest chyba ważna jednak dla nas, ważna deklaracja. I także wypowiedź Donalda Trumpa w Davos o tym, że żaden kraj nie może być zakładnikiem jednego dostawcy energii. I pytanie, czy możemy już mówić o pewnym polsko-amerykańskim sojuszu strategicznym, bo jednak na tym szlaku Rexa Tillersona nie ma chociażby Berlina i to jest, no oczywiście nie ma rządu takiego stabilnego w Berlinie, ale jednak rząd administrujący jest. Czy możemy już mówić o strategicznym partnerstwie i poza Wielką Brytanią Polska będzie takim krajem właśnie dla Stanów Zjednoczonych, Anna Sarzyńska? No, myślę, że to partnerstwo w jakimś stopniu już istnieje od pewnego czasu, także tutaj nie ma jakiegoś, no, jakiejś wielkiej zmiany, ale jest niewątpliwe zacieśnianie czy też ocieplanie tych stosunków z dobrych na lepsze. No, dużo można mówić o Davos, oczywiście tam nie zapadają jakieś kluczowe decyzje, ani jakieś nie są podpisywane umowy czy nawet... Tylko w Radiu Maryja i Telewizji Trwam są dopuszczani do głosu ludzie, świadkowie, politycy, profesorzy. Świadkowie Jehowy to nie będą dzwonić, bo Biblię czytają.